Cześć kochani, tu Olga Bielska. Dziś chcę Wam pokazać mój nowy projekt na warsztaty online, czyli pamiątkę pierwszej Komunii Świętej. I składa się on z trzech elementów. Po pierwsze jest to album, po drugie jest to kartka, a po trzecie jest to pudełko. Pudełko, w które zapakujemy album i kartkę. Tutaj prezentuję Wam wersję w kolorystyce dziewczęcej. Wykorzystałam do zrobienia tego zestawu kolekcję od Scrap and Me. Oraz dodatki. Oczywiście to nie są ilości, które pokazuję w tej chwili, to są tylko tak podglądowo dla Was kolorystycznie, żebyście się zorientowali, jak papiery wyglądają, bo zużyłam więcej niż jeden zestaw, ale to już szczegóły przekażę osobom, które będą zainteresowane. Natomiast na warsztatach zrobimy analogicznie, wzorując się krok po kroku na tym albumie dziewczęcym, wersję dla chłopca. I wykorzystamy bliźniaczo-podobną wersję papierów w kolorystyce białej i niebieskiej. Będzie to album dla chłopca. Bliźniacze papiery, po prostu grafiki z chłopcami i kolorystyka biało-niebieska. Album, tak jak widzicie, jest w pudełku. Pudełko jest tekturowe, wykonane od podstaw i takie właśnie pudełko wykonamy również na warsztatach. I po otwarciu pudełka widzimy, że w środku znajduje się kartka. Kartka, warstwowa kompozycja z kielichem, taka typowo komunijna. W środku mamy oczywiście miejsca na życzenia. I kolejnym elementem jest album. Album tym razem nie bardzo gruby, a na takie właśnie najważniejsze zdjęcia komunijne. I różne formaty. Zacznijmy od początku. Pierwsza rzecz. Na pierwszej stronie mamy od razu miejsce na zdjęcie oraz kopertę. Oczywiście wiadomo na co, na pieniążki. Tutaj możemy włożyć prezent w postaci pieniędzy. Tutaj jest ta kopertka. I tu mamy wiązany nasz sznureczek. Format tych zdjęć to 10x15, czyli tu mamy dwa zdjęcia w formacie 10x15. Następnie tu się otwiera i kolejne zdjęcie 10x15. Tu już mamy większy format, bo 13x18. I tu znowu mamy 10x15, a tu mamy przegródkę, gdzie mamy trzy maty wyjmowane na zdjęcia o rozmiarach 9x13. Tutaj ten wzór koronkowy jest wykonany z wykrojnika i ten element musicie we własnym zakresie przygotować. Czyli całe materiały w kicie będą zawarte, natomiast jeżeli chcecie taki dekoracyjny wzór, tak jak ja mam tu z koronki, to musicie sobie przygotować własnoręcznie, czy to wycięte z wykrojnika, tak jak u mnie, czy też wycięte dziurkaczem brzegowym. Ten jeden element musicie przygotować samodzielnie. Jak widzicie, mamy tutaj piękne zdobienia na każdej karcie i tutaj wszystko jest tak skonstruowane, że zdjęcie możemy sobie swobodnie wsunąć pod tą kompozycję. I przekręcamy następne. Tu
Tutaj mamy 10 na 15 również. Tutaj zdjęcie oczywiście też możemy sobie bez problemu włożyć. Tu mamy zakładkę z wyciąganą matą. Tu mamy kolejną skrytkę, również na sznureczek. Rozwiązujemy sobie i mamy kolejne miejsca na zdjęcia o rozmiarze 10 na 15. I tutaj także otwieramy w tą stronę. Tutaj 10 na 15, tutaj większy rozmiar 13 na 18. I ponownie 13 na 18, 10 na 15. W sumie album pomieści 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na macie 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 zdjęć. I to wszystko w zestawie. Życzenia oczywiście wypisujemy na kartce, która jest dołączona do zestawu. Mamy też miejsce na prezent pieniężny. Wszystko pakujemy do trwałego, sztywnego, tekturowego pudełka. I tak prezentuje się właśnie ten projekt warsztatowy. Jeśli chodzi o szczegóły, oczywiście znajdą się one w mojej grupie facebookowej Warsztaty z Olgą Bielską. Także zachęcam serdecznie, jeżeli Wam się projekt podoba, macie ochotę wykonać go razem ze mną. Zachęcam do zapisu. A dziś już żegnam się z Wami. Cześć.